Indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 w 2014 roku miał aż 53 razy nowe rekordy. Co więcej, w ciągu całego roku nie było nawet 4 spadkowych dni z rzędu. Siłę amerykańskiej hossy widać gołym okiem, bo po świetnym 2013 roku, kiedy indeks urósł o 30%, w 2014 urósł o kolejne 11%. Tymczasem pierwsze 3 dni nowego roku na amerykańskiej giełdzie to spadek o blisko 3%. I okazuje się, że to najgorszy start od 2008 roku, czyli roku kryzysu. Miłośnicy giełdowej statystyki nie powinni jednak panikować, bo rok 2015 będzie trzecim rokiem prezydentury Obamy. Czy to ma znaczenie? Otóż od czasów II wojny światowej amerykański rynek jeszcze nigdy nie spadł w trzecim roku prezydentury. Co więcej, średnie wzrosty amerykańskich akcji z przedwyborczych lat wynoszą 16%, a więc 2 razy więcej niż ta wieloletnia średnia dla amerykańskiego rynku akcji. Tym razem cykl prezydencki również ma solidne podstawy. W końcu amerykański wzrost gospodarczy wygląda dobrze, nikt nie oczekuje, że Fed będzie spieszył się z podnoszeniem stóp procentowych, a do tego taniejąca ropa poprawia nastroje konsumentów. Nowy rok trwa, ale trendy z ubiegłego roku nadal obowiązują. Cena ropy silnie spada i w zaledwie tydzień obniżyła się o blisko 10%, sięgając poziomu $46 za baryłkę. Tak tania ropa nie była od maja 2009 roku. No a poza ropą silny trend utrzymuje również dolar, który swoją dobrą pasę z 2014 roku nadal utrzymuje i jest najsilniejszy do euro od 9 lat. Słabość niestety widać na polskim złotym, który do dolara jest najsłabszy od 2009 roku i sięga 3,60 zł. Wyrebrany zaledwie rok temu, a już najlepszy. Mateusz Szczurek, kiedy rok temu objął tekę ministra finansów, już teraz został uznany przez miesięcznik The Banker najlepszym ministrem finansów w Europie. Uzasadnieniem dla nagrody były działania ministra obniżające deficyt sektora finansów publicznych w Polsce oraz plany zwiększenia skuteczności administracji podatkowej. Ponadto podkreślono, że polska gospodarka może być wzorem dla państw regionu i Europy Zachodniej. Podobną nagrodę otrzymał w 2010 roku Jacek Rostowski, a wcześniej w 2004 roku Leszek Balcerowicz. Cóż za szczęście, że polskimi finansami seryjnie zajmują się najlepsi z najlepszych. Tymczasem o kolejnych seriach niespodzianek czekających na inwestorów opowiem w kolejnym programie. Do zobaczenia!